gdzie szukać szans twojej drużyny, bo jednak tak naprawdę Motor ma piekielnie mocny skład, jakby popatrzeć na zawodników, ich aktualną formę. No tak, jak na lidera przystało, nie mają gdzieś tam dziur w składzie. No wszyscy musimy zapunktować. Wiadomo, że to musiałoby, musi to wyglądać tak jak w zeszłym roku, że mamy siedmiu zawodników w drużynie i każdy musi tam dołożyć parę punktów do tego, żeby nazbierać tych 46 punktów, aczkolwiek nie będzie to łatwe, ale w tym roku nie będzie, wiedzieliśmy o tym, że nie będzie łatwo w żadnym meczu. Zastępstwo zawodnika za Grzegorza Walaska. Trudniej się prowadzi mecz, kiedy właśnie jest jednego seniora mniej? Myślę, że trudno, tym bardziej, że teraz przy tych pogodach, jak wychodzi ZZ-ka, wychodzi chłopakom bieg po biegu, to najczęściej jest nieudane, bo gdzieś tam przy tej temperaturze te silniki puchną i ten wynik w biegu kolejnym jest zazwyczaj słabszy. Lepiej to wychodziło, kiedy było zimno, no ale nie mamy innej alternatywy, tak musi być i jedziemy Z-ką. Kwestia zawodników U24, Matias Nielsen, bardzo dobre występy za granicą. Uda się to przełożyć na PGE Ekstraligę? No tego sobie życzymy. Myślę, że Matias już od dłuższego czasu jest gotowy na to, żeby punktować. Ale myślę, że tak jak wszyscy, jak juniorzy nasi, troszkę za dużo spinki było na początek sezonu, za bardzo gdzieś tam wszyscy się napięli ze względu na to, że to jest Ekstraliga. Myślę, że po prostu potrzeba do tego podchodzić jak do kolejnych każdych zawodów i gdzieś tam jak przyjdzie większy luz, to tych punktów będzie więcej. Juniorzy jadą coraz lepiej, wygrywają rundy drużynowych mistrzostw Polski. Może się to przełożyć na lepszy wynik w meczu ligowym, aczkolwiek oni będą rywalizować z najlepszą juniorską parą w PGE Ekstralidze. No tak, to już jest najwyższy poziom. Myślę, że tutaj jeśli chodzi o parę juniorów, no Cierniak i Lampard, to oni i Częstochowa to są te dwie najsilniejsze pary juniorów, no ale jesteśmy u siebie. U siebie można wszystko i mam nadzieję, że to potwierdzimy w tym meczu.